Dobra, Korneliusz kontra podejrzanie wyglądające oko. Let's go! Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach moda terrarie przygody Korneliusza Rzucacza. Jesteśmy teraz w takiej krótkiej RNC, którą wbudowałem sobie na potrzeby bicia oczka Eye of Cthulhu, które zabijemy sobie pod koniec tego odcinka. Pod koniec dlatego, że jest dzień, a nie chcę tracić czasu za bardzo. Pokażę wam zaraz zmiany, które zaszły w naszej enklawia drzewie. Tak jak obiecywałem, wybudowałem już dwa pokoje dla NPC-ów, takie trochę bardziej klimatyczne, tematyczne. A dodatkowo pozmieniałem samo drzewo, miałem trochę czasu obudowanie, więc sobie pobudowałem. Efekty budowy widzieliście już na streamie, co po niektórzy. Więc jeżeli chcecie być na bieżąco i chcecie mieć takie spoilery, niespodzianki, to zapraszam na streamy wtorki, piątki oraz niedzielę, godzina 18. Streamujemy teraz często terrarię, nie zawsze, ale często. Kolejna rzecz, która się zmieniła, to jest Pupć. Pupć sobie tutaj ze mną lata, jest teraz towarzyszem Korneliusza Rzucacza. Jest to mod, który zrobił Tateusz. Kto kojarzy, ten kojarzy. On często robi różne memy i inne takie rzeczy, przeróbki na Róbkę Show, Pałac Umysłu. Na Pałac Umysłu zapraszam serdecznie, tam właśnie możecie pobrać tego Pupcia. Bardzo prosto się dorobi, to był taki mod, żeby po prostu sobie ten pupć był. Robi się to z jednego klocka ziemi po prostu, no żeby był, no. To jest uroczy, to jest fajne, ale teraz przejdźmy do zmian. Tutaj troszkę poszerzyłem pokoje. A tutaj, uwaga. Już widzieliście mapę pewnie. Mały teaser tego. Tu jest nasza główna komora. Trzą nasze drzewa, widzicie, jest szeroko teraz tutaj. Tutaj Guide ma swoją siedzibę, no taki stoliczek mu postawiłem, jakiś kredens. Tutaj ma Ralph, który, no, zrobił mu taki sklep trochę. Jeszcze coś mu to porozstawiam, jeszcze nie wiem dokładnie, co to będzie. Ale na razie ma takie podstawowe rzeczy. Tutaj, w tych miejscach będę składował swoje artefakty. Na razie chyba dwie pierwsze z 30 zajęte tylko? A to niedużo, myślałem, że trochę więcej. Uznałem, że nie ma sensu tutaj robić tego, bo tych akcesoriów się zbiera i zbiera. Więc te skrzynie, które były na akcesoria, pójdą na coś innego. A pozostałe będą używane do innych rzeczy. W międzyczasie też pofarmiłem sobie w podziemiach. Ja wam to pokażę, może zdejmę, bo wiem, że tutaj kamerkę mam. Kamerkę przestawiłem, żebyście lepiej widzieli HP, ale to już chyba było w ostatnim odcinku, więc nie będę to powtarzał. Mamy trzy rzeczy fosilowe, które nam dają w sumie 13 defensa i dają zwiększoną szybkość rzucania, zwiększone obrażenia rzucania oraz szansa krytyka z itemów do rzucania. A dodatkowo to cały set dają 50% szansy na to, że nie stracimy jakby przedmiotu, którym rzucamy, czyli na przykład shurikena, czy tam javelina. Javeliny porobimy sobie takie, bardzo mocno one są. Robi się je z fosilów, ale no dosyć ciężko się to robi, bo to trzeba te fosile, które znajdowałem w ostatnim odcinku, opisaliście mi to w komentarzach, muszę wsadzić do takiej specjalnej maszyny. Jak przez nią przepuszczę, to mam szansę na inne ciekawe rzeczy. No, nie wiedziałem o tym, zapomniałem, że to tak działa. Wy mi o tym przypomnieliście, sam też to sprawdziłem. Dzięki czemu, no, udało mi się zrobić cały secik. Ale już za mało fosilów zostało. Patrzcie, jak w ogóle pozwiedzałem sobie strefę pustynną. Patrzcie, jak tutaj głęboko wszedłem. Jest jeszcze parę korytarzy i myślę, że tam jeszcze wrócimy, być może jeszcze w tym odcinku. Ale na start poszedłbym do strefy granitowej i zapolowałbym na hoplitów. Bo z hoplitów wypada nam jedno fajne akcesorium, które chciałbym mieć. Są to sandały hoplitów. Nie pamiętam, co one dokładnie dawają. Ale na pewno są przydatne dla klasy rzucacza, więc Korneliusz bardzo się cieszy z takich nowych bucików. A póki co chyba tutaj mam zejście? Tak. Możemy tak troszkę zejść. Jak mamy slime'a, to nie boimy się obrażeń od upadku, no ale slime jest gruby i nie przez każdy korytarz przejdzie. Niestety. Przejdźmy sobie tak. Słuchajcie, jestem zachwycony waszą aktywnością i na streamach, i na pod samą serią. Zostawiajcie naprawdę po sobie jakieś ślady, niech ta seria wypływa na wierzch, niech coraz więcej osób dociera do tej serii. Bo to jest seria, która może naprawdę być bardzo fajną, przełomową wręcz serią Terrarii na YouTubach. Gdzie będziemy się bawić różnymi modami, gdzie będziemy przeżywać przeróżne przygody pod różnymi klasami postaci. Będziemy testować różne rzeczy. Planuję już niedługo, jeszcze nie mogę wam powiedzieć dokładnie, kiedy jest termin pierwszego, ale planuję zrobić wam serię poradników z Terrarii, gdzie byście mogli poznać różne ciekawe mechaniki. Na przykład chciałbym zrobić poradnik, w którym powiedziałbym wam, w jakiej kolejności trzeba na przykład zabijać bossy w normalnej Terrarii, albo jaka jest w ogóle kolejność działań, bo niektórzy się w tym gubią, widzą, że jest tyle opcji, nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Ja bym wam bym to wszystko wytłumaczył i byście mogli sobie mieć to pod ręką, zawsze w jakiejś takiej krótkiej, fajnej formie. Oczywiście, no, zobaczymy, jak to wyjdzie dokładnie. Jeszcze teraz nie mogę być pewien,
jak to wyjdziałam z tymi poradnikami, ale myślę, że to będzie fajny pomysł i dlatego poprosiłbym was też o to, żebyście zostawiali tutaj swoje jakieś propozycje, co byście chcieli zobaczyć, jakie macie pomysły, czy coś was interesuje, czy na przykład jest coś w Terrarii, co jest dla was takie no tajemnicze, nie wiecie dokładnie jak się za to zabrać, a ja być może będę w stanie wam to wytłumaczyć jakoś. Czekajcie, tutaj by się przydały jakieś platformy. Platformy z ziemi chyba będą idealne. Oj. Granitowy elemental. Całe szczęście, że mogliśmy pokonać. Dobra, słuchajcie, tarcz sobie zróbmy, żeby nie wpadać tutaj w to jezioro. Tutaj możemy też troszkę pozwiedzać. W sumie nie za bardzo mnie interesuje ta strefa na ten moment. W ogóle mnie mało interesuje, bo ani mebli z tego za bardzo nie chcę robić. Nie wiem, czy w ogóle się da. Wiem, że w Terrarii tej takiej oficjalnej mają wprowadzić meble właśnie z tego biomu. Ale poza tym to nie interesuje mnie za bardzo ten biom. Jeżeli miałbym już robić coś z jakichkolwiek klocków, to był to marmur, bo marmur naprawdę ładnie wygląda. Polecam każdemu spróbować. Musicie zebrać trochę marmuru. Polecam zebrać sobie jakimś dynamitem albo bombami. Co tam macie? Dynamit będzie najszybszy. I kiedy już sobie zbierzecie ten marmur, to musicie go zanieść chyba do piecyka. I w tym piecyku wam wyjdą takie bloki jak smooth marble blocks, coś takiego. Smooth... no nie pamiętam, ale gdzieś to się przerabia. O, to w ogóle jest chyba boss, o ile się mylę. Lepiej to nie rozwalmy przez przypadek. To jest boss, który nazywa się Buried Champion? The Buried Champion, właśnie. Jest taki boss, który no jest dosyć ciężki, na pewno byśmy go teraz nie rozwalili. Dobra, jest pierwsza komplita. Ciekawe, jak jest procent szansa na te budki. O, Gladiator Breastplate, w sumie nas to nie interesuje, ale fajnie, że wpadło. Będziemy mogli jakieś manekiny poozdabiać. Chciałbym poozdabiać manekiny różnymi setami. Mam takie małe marzenie, żeby zrobić taką salę manekinową. Czy tam na dole? Nie. O, tam jest już coś innego, ale dobra, tu chopicie się kolejny respią. Gdzie on spadł? Tam na dole jest. Dobra. Zaraz tam wskoczymy do niego. Wow. No, po 50 bije. Mocne to jest. Ale i tak te włócznie, które teraz zrobiliśmy, są chyba najmocniejsze. Jeju, mamy 50 HP. O, właśnie, zapomniałem o jednej rzeczy. Zaraz to zrobię. Sobie. Bo ja dziś miałem serduszka, tylko ja zostawiłem je w skrzynce. W naszym domostwie, w naszej enklawie na drzewie. A trzeba mieć to jakby ogarnięte, bo no mam mało życia. Mam bardzo mało życia. Na oczku na pewno nam się przyda trochę więcej tego życia. Ja tych kryształów zebrałem chyba 3 albo 4, więc powinniśmy wyjść na trochę więcej niż 200. Co mnie ogromnie cieszy. No słuchajcie, ten biom w ogóle marmurowy nie jest już taki duży. Myślałem, że... Wow! 16 życia, nie za dużo. Korneliusz jest na skraju w ogóle życia i śmierci. Przydałoby mi się też większe podki robić, bo te małe to są naprawdę słabe. Słuchajcie, bo tutaj on musi podejść trochę bliżej. Udało się, kurczę, jest mała szansa, no ale możemy trochę tutaj pofarmić, troszkę pogadać o planach przyszłych. Słuchajcie, teraz na streamach w ogóle doszliśmy dosyć daleko, bo zabiliśmy już Iter of Words, tego robaka. I parę innych rzeczy jeszcze udało nam się pokonać. I muszę wam przyznać, że bardzo mi się podoba tempo, w jakim to idzie na streamach. Nie wiem, czy rzucacz będzie w stanie tak bardzo się do tego tempa dopasować, bo to jest naprawdę ciężkie. Wbrew pozorom to jest naprawdę ciężkie. Gdzieś słyszę worek z pieniędzmi chyba. Oj. Fajne jest to, że jak dostajemy, to się podświetlają wszyscy wrogowie, bo zamrażamy ich jakby. Wiecie, da się ich jakoś tu zrzucić? Jest ten worek z pieniędzmi, słyszycie to? Czemu tu się rozpił takie lodowe potwory w największej ilości? Ja bym chciał hoplitów tutaj dużo. Dobra, tak zrobimy. Super. Gdzieś ten worek... A tutaj jest, dobra, widzę go. Tutaj się schował. Koprowy to on dużo pieniędzy nie rzuci raczej. No 20 silvera to też jest coś. Przydałby się nam jakiś sposób na regenerację lepszy. Ale na razie to nie oszukamy w żaden sposób. Co, może się po prostu wkopmy głębiej w takim wypadku? Myślałem, że tutaj sobie pofarmię, ale patrzę, że tutaj się nie pojawiają potwory nam za bardzo. Ja bym musiał jakoś zejść za ekran. Zawsze mnie to zostawiało, jak to działa w Terrarii, że... Żeby się rozpił potwory, to trzeba być kawałek za ekranem. One się nie rozpiły jakby na naszych oczach, to musimy być kawałek dalej. Ale... O, dobra, porozpiło się coś. Ale jak to tak dokładnie dobrze ogarnąć, to nie jestem pewien. Nie ogarniałem tego tak dobrze, muszę przyznać. A przydałby mi się właśnie te granitowe potwory, no bo chciałbym hoplitów zabijać. Hoplici to są teraz moje takie numer jeden, jeżeli chodzi o listę celów.
No, jak zabijemy oczko, to na pewno będzie dużo łatwiej, bo pojawią nam się kolejne itemy do rzucania. Z samych takich itemów to chyba nic ciekawego nam teraz nie dojdzie. Ale pofarmiłbym jeszcze te bądźaweliny, żeby mieć ich, no nie wiem, z 1000, może z 1500. To byłoby coś, to byłoby coś. Na to osobiście czekam. Czy mi się to uda? No nie wiem, no nie wiem. W ogóle tę kamerkę mam troszkę wyżej, może troszkę tak sobie się podsiądę. Nie, chyba nic więcej tutaj nie znajdziemy z tych hoplitów. No, o, dobra, jest kolejne. Trzeba jakoś bardzo dziwnie stawać, to jest dla mnie problematyczne. Oj, kurczę, ciężko czasami trafić tą rękawicą. Bardzo ciężko trafić. Zobaczcie, jak jesteśmy tutaj, to już te kosmiczne elementale się respią. Tam na dole się te nietoperze respią i to już jest problem. Powinniśmy mieć tutaj jakieś takie przejście w bok, dzięki którym moglibyśmy łapać co jeden świeżo respa. A to miejsce to w ogóle, co to jest? To jest jaskinia? Nie, to nie jest jaskinia. Gdzieś jak tutaj stoimy, to już mamy jakieś spore szanse na to, że zaraz pisiłem coś ciekawego. Oj, oj, oj. Ale wody spompowaliśmy. Ale wody spompowaliśmy. Czekajcie, a co to jest za biom? Nie, to jest lodowy biom, okej. Myślałem, że to jest marmur znowu. Te marmurowe biomy mają to do siebie, że zazwyczaj respią się całkiem blisko siebie. Żałuję też, że nie mam niebieskiej świecy, Blue Candle. Jest to item, który sprawia, że więcej rzeczy nam się powinno respić. No nie, nic chyba to nie zrobimy. Możemy się jeszcze troszkę wbić w głąb. Ale zaraz będziemy chyba wychodzić na górę i starać się po prostu znaleźć... walczyć z oczkiem. Mam nadzieję, że ta walka z oczkiem jakoś mi pójdzie. Tego też się troszkę obawiać muszę. Muszę mieć na uwadze to, że oczko no jest dosyć ciężkie do zabicia. Dobra, co my tutaj mamy? Statua goblina. Ładna półka, bardzo ładna półka. Z Borealu. I co tutaj mamy? Ice Machine. Fajnie. Wow, w ogóle dwa itemy obok siebie. Bardzo przyjemnie. Gravitation Potion jest o tyle fajny, że będziemy mogli sobie poszukać wysp latających. Ale to też jest zawsze jakiś sposób na itemki. Zresztą później wyspy się przydają, jak się będzie chciał skrzydła zrobić, żeby farmić sobie wiwerny. To też jest taki dosyć ważny moment, jak się w hard mode wchodzi, żeby jak najszybciej nafarmić jakieś skrzydła sobie. O ile się nie mylę, można gdzieś kupić za... ojej, a co on tutaj robi? Patrzcie, ci zbunkrany hoplita. O ile się nie mylę, jakieś skrzydło można kupić, ale nie jestem pewien jakie, więc nie chcę was sprawdzać w błąd. Też się te kupne skrzydła i teraz są... No słabe są, nie ma co na nich polegać za bardzo. To ja bym wam polecał zawsze na początku hard moda znaleźć sobie jakąś wyspę, znaleźć jakąś fajną broń początkową hard modową, która wam da spory kopnier do obrażeń. I jak już macie taki zestaw, to pofarmić wiwerny. To nie jest trudne, chyba 4 wiwerny czy 3 wystarczy, żeby zrobić sobie skrzydła. Wróćmy się stąd. O, jest noc, to świetnie. Świetnie się składa, oddajmy itemki. I jak już macie te wiwerny, to już jest, te esencje z wiwerny, to droga przed wami jest otwarta, możecie przeróżne skrzydła na początku zrobić. Ja zazwyczaj robię sobie skrzydła z harpi. Żeby zrobić skrzydła z harpi, musicie mieć jakby taki, jakby to nazwać, żeby wam nie skłamać, takie duże pióro z tej harpi. Jak macie to duże pióro, to możecie dzięki temu piórkowi, możecie zrobić sobie skrzydła. I to są takie skrzydła, które według mnie są bardzo dobre na początek, bo są duże, dają dużą mobilność. No i oczywiście obrażenia od spadania wam odpadają całkowicie. Słuchajcie, brakuje mi tutaj przywoływaczki pewno. Gdzie ja mam przywoływaczkę? Gdzieś tutaj schowałem? Mam specjalny item w sumie do tego. Aj, a tutaj. Mam w sejfie, w skarbonce. No mam tylko jedno, mam nadzieję, że jedna starczy. I że uda nam się za pierwszym razem zabić. Czekajcie, bo jeszcze gdzieś miałem te life krystale, których miałem użyć. A gdzie? Teraz wsadziłem je. Life. Tutaj mam 3. Widzicie, tak jak mówiłem. 3, nie oszukałem was. Dzięki temu mam teraz 245 życia. Cornelius rośnie w siłę. Jeszcze to bym oddał szybko jako quest item do pana łysego Josha. O, nie o to mi chodziło dokładnie, bo zaczął mi się hunt. A powinna być opcja oddania tego questa, ale to może trochę później jednak trzeba. No dobra, mniejsza o to. To nie powinno nam teraz przeszkadzać. Arena powinna być też dobra, czekajcie, jakieś potki może. Tak, na szybko jeszcze. Mamy buffa do chodzenia, a potki jakieś na pewno mamy ciekawe. No, żeby przynajmniej raz zabić te bossy, to już będzie dużo łatwiej. Iron Skina wypijmy, Swiftnessa wypijmy. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o potki.
Jesteśmy szybcy, jesteśmy sprawni, mam te dzidych i mam shurikeny, powinniśmy dać sobie radę. Ewentualnie, sprawdziłem na innym podejściu, graty się świetnie sprawdzają do walki z oczkiem właśnie. Świetne są, naprawdę są świetne. Dobra, Korneliusz kontra podejrzanie wyglądające oko. Let's go! Dobra, wow, to się wbija! Dobra, i to ma też całkiem sporo obrażenia. Mamy niedaleko NPC-ów, więc coś to oni będą nam delikatnie pomagali w tej walce. Trzeba uważać, bo tym gratem możemy się równie dobrze zabić. Ale myślę, że jak pokonałem to bossa na tym najtrudniejszym trybie, tym raczej najtrudniejszym, może przesadę, ale na tym Revengeance modzie, to pokonam też tutaj. Dobra, teraz trzeba to oczyścić te oczka jakoś. Patrzcie, jak mocno rzucamy teraz. Wow, tymi shurikenami nawet się jakoś całkiem fajnie zaczęło rzucać. Ej, to możemy tymi shurikenami walczyć na luzie. Dobra, zaczyna się rage. Ale naprawdę walka nie jest taka ciężka. Jak już walczyłem na tym trybie, bo jak się ma Calamity, to można sobie odpalić taki specjalny tryb, który nazywa się Revengeance Mode. On daje dwie nowe statystyki. Pierwszą statystyką jest Rage, a drugą jest Adrenalina. Obie statystyki ogólnie, jak się napełni paser taki specjalny, to można zwiększyć sobie chwilę obrażenia. Niby nic specjalnego, ale dodatkowo bossy są trudniejsze, to dużo trudniejsze. Oczko na przykład, z tego co zauważyłem, już po chwili cały czas jest w rage'u. Już po paru ciosach chyba 3/4 życia traci, to już jest... wow, ale spowolniliśmy je mocno. To już jest właśnie w tej drugiej formie. A jak ma połowę życia, to zaczyna cały czas szarżować. Cały czas szarżuje praktycznie. To jest naprawdę ciężko. Ale no widzicie, no to nie ma z nami podejścia. 300 życia mu zostało. Więc kończymy, dajesz Korneliuszu. Bez większych strat udało nam się to zrobić. Jedynym, co męczy w biciu tego oczka teraz, to jest to, że ono jest takie ruchliwe. Dobra, ale już pada. Dobrze, elegancko. Wypadło nam nawet wow, Teardrop Cleaver, pierwszy raz widzę ten item. To jest przedmiot fabularny. No mam oczywiście worek, z którego najciekawsze rzeczy wypadną. Słuchajcie, pokonaliśmy. Za chwilę ruszymy od razu na pustynię do pustynnego akolity, żeby kupić potrzebne itemy, ale póki co oddajmy niepotrzebne rzeczy. A chwila, umówiłem się z wami, to rzeczywiście tak będę robił. Licząc tego. Co tu jeszcze? Tego. I resztę, a można to można jeszcze zostawić. A resztę możemy na razie tutaj loot all dać, deposit all sorka. Nie zostawiłem, to jeszcze może wziąć i to może wziąć. Reszta może tutaj siedzieć. Ja sobie to po odcinku poserwuję, żeby było ładnie, żeby było sprawnie. Jeszcze to możemy szybko otworzyć. No nic ciekawego dla nas nie wypadło. Ja nie lubię Shield of Cthulhu bardzo. Strasznie nie lubię tego jakby podwójnego doskoku, ten item oferuje. To możemy oddać tutaj. Dobra, resztę później sobie oddamy. Skoczmy teraz na zakupy na pustynię. Ja może szybko sobie podbiję buciki, bo mi się kończy już ten buff. Shines 6, bardzo polecam ten buffik. O, chwila. Musi nam się skończyć najpierw, okej. Okay. A możemy go wyłączyć po prostu. Dzięki temu, no szybciej się poruszacie. Jak macie tego NPC, to korzystajcie, bo to i do walki się przydaje, i ogólnie do mobilności. Warto korzystać. Naprawdę warto korzystać. Teraz kupimy coś, co będzie trzeba. W ogóle, pewnie się będziecie zastanawiać, skąd mam platynkę. Nie wiem, czy wam pokazywałem, ale jedną platynkę udało mi się zdobyć. Właśnie jak wykopywałem te skamieliny z pustyni, to Korneliusz, używając tej maszyny, miał takie szczęście, że wypadła platynka. Jest bardzo mała szansa, to ale mi się udało. Więc jestem, no, zachwycony jestem. Dobra, panie Mas. Tak, właśnie, Pad Drip. To jest pierwsza rzecz, która nam jest potrzebna. A drugą rzeczą, która jest nam potrzebna, jest książka Guide to Expert Throwing. Throwing damage will duplicate itself for... Tak, będzie jeszcze zwiększone obrażenie o ileś. A to zwiększa szybkość rzucania, tylko że tą rękawicę, to my sobie jeszcze zaraz wzmocnimy. Zaraz ją wzmocnimy, tylko muszę zobaczyć, co tam trzeba było na to wzmocnienie. Trzeba było 10 Star Defossil, no czyli idziemy znowu na pustynię. Myślę, że na tym będziemy mogli skończyć się, że pójdziemy na pustynię sobie i pofarmimy tam jeszcze w tych korytarzach, w których mnie nie było.
I wam pokażę potem od razu, jak ta maszyna to później przerabia na te fosile, które już są nam potrzebne do robienia rzeczy. Do robienia rzeczy. Zrobiłem cały set, więc jest o tyle dobrze. Udało mi się też upolować tą istotę. Tą istotę, z której będę mógł później sobie... Ojoj. Z której później będę mógł sobie zrobić przełowaczkę do kolejnego bossa, które będziemy mieć pewnie w kolejnym odcinku. To jest właśnie ta istota, to jest Stormlion. I z niego wypadają takie czułka jakby, z których, czy tam jakieś tam, nie wiem, jakieś szczęki z nią wypadają. I z tych szczęk można później zrobić sobie przełowaczkę do bossa, którego też będziemy sporo farmić. O, właśnie to jest ten item, Stormlion Mandible. Jest on nam potrzebny do przełowaczki takiego robala ogromnego pustynnego. I jeżeli uda nam się go zabić, to zrobimy parę podejść do niego, ponieważ z nią wypadają też rzeczy do łowienia. Można z nią złożyć cały secik wędkarski, więc opłaca się go pofarmić, szczególnie, że ja bardzo lubię łowić w gierce, ale to chyba już wiecie. To już wam wspominałem nie raz i na serii, i na streamach. W ogóle ci, którzy nie byli na streamach, nasz Mark, który mamy na streamach, ma już swoje imię. Tylko minus jest taki, że go nie pamiętam. Wybaczcie, po prostu był tak szalony stream ostatnio z Terrarii, że całkowicie zapomniałem, jak on się nazywał. Ojej. No tak bywa, no słaba pamięć. Ale na pewno ktoś, kto był na streamie, przypomni wam w komentarzach, jak tam on się nazywał. Bobromix, coś takiego, Bobromix. Ajaj, no nie pamiętam, no nie chcę zmyślać. Będę musiał sobie sam to sprawdzić i zapamiętać, bo Korneliusza no to poznałem, sam wymyśliłem i jakoś to wyszło. A tego naszą Magra wymyśleliście wy, ja tylko zatwierdzałem, więc no stąd moja niepamięć. Czasami mam kiepską pamięć do tych nazw, czasami mam dobrą. Różnie to w sumie u mnie bywa. Oj, za dużo tych pochodni tutaj. Dobra, jeszcze jakieś fosile by mi się przydały. O, nie, dobra, to poprawię, to jest sandstone. O, dobra, znowu ten bosik. Mam też kolejne serduszko, to super w sumie się składa. O, jest pod nami ten potwór. No, przydałoby się go chyba stąd przegonić, bo... O! Jojojojojojoj. Dobra, musimy go zabić w ten sposób, tak będzie najszybciej i najlepiej. Dobra, udało się. Niebezpieczne są takie walki na takich małych przestrzeniach. Jeszcze pomarnowaliśmy, kurczę, naszych cenno zdobytych włóczni parę. Ale mam nadzieję, że to się nam opłaci, on przyszedł z dołu. Więc tutaj będą kolejne rzeczy do zbadania. Więc to jest trochę takie dziwne, bo te... O, dobra, tu jest sporta fosila. Bo tak naprawdę ten fosil jest takim ograniczonym surowcem. Albo chciał sobie, no ale później są inne rzeczy do rzucania, więc to też jest terror kwestia. Ale ja bym sobie porobił naprawdę to dużo, szkoda, że to fosila nie ma jakoś więcej. Mam nadzieję, że jeszcze sporo mi się go uda znaleźć. Bo ja się, no, będę taki smutny, przyznam szczerze. Dobra, przejdźmy się może tutaj, na tą dolną odnogę. Zobaczymy, co tutaj na Korneliusza nie czekało. Tutaj mamy jakieś przejście. Możemy trochę w ten sposób bić, trochę oszukujemy, ale co tam. Korneliusz jest taką klasą rzucającą, więc on musi sobie radzić w każdy sposób. Nikt nie mówi, że to będzie uczciwa gra. Może zejdziemy sobie tutaj. Wow. Dobra, mamy naprawdę fajne obrażenia. Zaraz nam jeszcze powinny bardziej podskoczyć. No ale patrzcie, to już są takie końcówki tej całej pustyni. Tutaj jest jakiś fosil? Nie, to mi się wydaje. Szkoda, że nie podświetla tego żaden potek. Próbowałem sobie z Plonkera, ale niestety nie podświetla. Nie można mieć wszystkiego. Kolejny robak? Naprawdę? Uspokójcie się z tymi robakami. Chwilę odpoczynku nie ma. O, Bohemas przyszedł. Do Bohemasa zaraz sobie zejdziemy. Ja bym jeszcze trochę chociaż tego fosila znalazł. Dobra, kolejna szarża. Dajcie, może gdzieś w prawo? Tu nad nami jest jeszcze odnoga, w której nie byliśmy. A musimy się kawałek wrócić. I to będzie gdzieś w tą stronę. I teraz w prawo zaraz. Widzę jakieś przebłyski. Ale radzimy sobie już tutaj. Już widać taki progres, jeżeli chodzi o nasze umiejętności. Ojejku, no. Wszędzie robaki, no. Jeszcze one tak jakoś nie mają tego momentum wytworzonego. O, dobra. Cofam to, co powiedziałem. Udało się. I kolejny. Zostawcie mnie, paskudny robale! Korneliusz już nie lubi robaków. Zresztą jego właśnie kolega Mark już zaliczył niejedna odgrona od robaka, tylko takiego dużego robaka, który się spotyka na biomie kwasowym. Niektórzy pewnie wiedzą, o co chodzi, ale
Dowiecie się. No co się dzieje? Driada. U Driady można kupić z kolei baner, który przywoła armię goblinów. Na to też się będę decydował na pewno, bo chcę mieć jak najszybciej dostęp do stołu, żeby łączyć te przedmioty w jedną całość. W sumie teraz na tą rękawicę zbieram, ale na razie nie mogę jej połączyć, bo nie mam jeszcze stołu. Ale gobliny no myślę, że też w kolejnym odcinku załatwimy. Maksymalnie za 2 odcinki. No kurczę! Co jest? Czemu nie mogę ten przejść? Już chyba zbyt duży jest. Rzucacze to niby taka mała, sprytna klasa, a to proszę bardzo. Oj. No tutaj nie jest zbyt ciekawie. Ten totem jest wredną jednostką. 500 życia ma, sporo jak na tę zwykłą jednostkę. Ale dobra, jesteśmy w całkowicie nowej odnodze. Mam nadzieję, że znajdziemy tutaj coś ciekawego. Tutaj może chyba nic nie ma akurat. Ale patrzcie, ta ogromna odnoga, na pewno tutaj znajdziemy trochę więcej fosila. Blacksmith jeszcze przyszedł, super. Blacksmith nam sprzedaje też item do rzucania, jeden. Takie toporki. Więc ja z chęcią je sobie przytulę. A, kurczę, no i gdzie jest fosil? Ja się cieszyłem. O, ale przeszarżował. A fosila jak nie było, tak nie ma. Gdzieś jeszcze armię potworów na nas idą. Dobra, udało się. Teraz te zniszczmy. Biorę shurikeny, bo one przebijają, dlatego szybciej mi się z nich zabija. Okej, powypadały kolejne rzeczy. Jakiś potek, który nam na razie nie jest potrzebny. No i gdzie jest fosil? Gdzie jest fosil? Gdzie są skamieliny, które są nam potrzebne do życia? Jaha, Corneliusz stanie się skamieliną, zanim znajdziemy jakieś konkretne skamieliny. Nie, rozumiem, że ja sporo ich zebrałem. Naprawdę miałem ich sporo. Przecież całego seta złożyłem i w ogóle. No ale tak, przydałoby się to więcej. Tutaj jest po lewej, jest trochę skamieliny po lewej. No naprawdę to nie było dużo. Tutaj jest kolejna ruda. No to już konkretniej, zaczęła się robić konkretnie, zaczęło mi się to podobać. Tego fosila trochę zebraliśmy. Pójdźmy jeszcze w prawo. Na momencik. Dobra, tutaj chyba już nic nie znajdziemy. Tutaj jeszcze możemy sprawdzić się przebić. Takie przejście czasami coś tam sobie ugrywają. Ale chyba tutaj coś na górze jest. Tak jest, jest takie przejście. Dobra, oj. Chargery. Oj, nie podoba mi się tutaj ani trochę. Dobra, najpierw to. Te już nas nie dosięgną. Te robaki, chargery. W ogóle nie wiem, co to do końca jest. Brakuje, wiecie, czego mi w takiej strefie skarabeuszy. Skarabeuszy to są takie, tak mi się kojarzy z taką pustynną aurą. Oj, mam w ogóle pełny ekwipunek. Trzeba powywalać niektóre rzeczy, niestety. Ten pad drip tutaj możemy dać. No i resztę na razie tutaj zostawiamy, tak jak jest. Ostatnia odnoga, już tam dalej nie wchodzimy. Wiem, że minąłem fosila, zaraz tam wrócę. Tutaj jeszcze jest dużo fosila, dobra. O, tak, to było to, czego Corneliusz szukał. Właśnie tak ogromnej rudy szukaliśmy. To było super. Dobra, myślę, że możemy śmiało wrócić. Już bez zabawy dłuższej. Podejdźmy do Bohemasa, zobaczmy, co ma na nas przecież. Kolego Bohemasie, co tutaj masz? Rozbarier, to miałem to. Nic ciekawego w sumie, ale nie wiem, czy nie kupię sobie tego troszkę. Tutaj mogę od razu sprzedać co nieco chyba. To mogę sprzedać u niego. Kupmy dwie zebry. Kupmy dwa te rysy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tracker też przyszedł. Jakiś wykrywacz śladów, jednym słowem. I teraz tak. Tutaj gdzieś statuetki mam, to dorzucę to. I te skiny też tutaj dorzucę. Mam nadzieję, że nie zapomnę. Jak coś, to na pewno jakoś uda mi się to znaleźć. I teraz tutaj dorzućmy skarby do puli. To będzie ten skarb, ten skarb, ten skarb. I co jeszcze miałem zrobić? Miałem wam pokazać, jak działa maszyna. Maszynę postawiłem sobie tutaj, żeby nie brudzić w domu. Nie no, żartuję, oczywiście byśmy nie brudzili. I patrzcie mniej więcej, jak to teraz wygląda. No jest też młodny proces. Stoimy i po prostu zbieramy, ale widzicie, sturdy fosil nam wypada. Mamy już dwa. No przydałoby się jak najwięcej tego sturdy fosil. Przynajmniej 10 musimy zebrać, żeby zrobić ulepszenie pad drip. I stery może na przykład wypaść nam zwierzaczek. Zwierzaczek taki jakby zamknięty w bursztynie dinozaur. Możemy też z tego dostać kasę. Znaczy kasę ciągle dostajemy, ale możemy dostać więcej tej kasy. O, Amber Mosquito, chyba nam to wypadło. Wiecie, że jest na to bardzo mała szansa?
Ja mam straszne szczęście, patrzcie, nam klasy wypadły, ale widzicie, nawet 17 golda zrobiła, bo przed chwilą 50 silvera. Ale mam szczęście. Naprawdę, i fosili też tam sporo wypadło. To 10 sobie zostawimy, a resztę będziemy mogli przemienić na włócznie. No, jest ciekawie. Oczywiście my zwierzątka nie zmienimy, bo pupci jest najlepszy naszym towarzyszem, będzie nas bronił, będzie nas kochał i w ogóle. Ale no fajnie mieć. Fajnie, że nam coś takiego wypadło. Okej. Nie, już chyba nic super ciekawego nam nie wypadnie. A widzicie, też trochę orów się zebrało. To jest jojo. To już też mi raz wypadło, czy to jest to? Tak, baby dinosaur. Nie chcę się z wami przekomarzyć, ale wydaje mi się, że na to jest 1 do paru tysięcy szans. No, 10 tysięcy chyba jest, 1 do 10 tysięcy, więc... No szczęście się do nas uśmiechnęło. Gdzie są ory? Ory, tutaj mamy ory. Zobaczmy jeszcze raz w tym Sturdy Fossil, co nas tu może interesować. Widzicie, Bone Rip, to na pewno. Oprócz tego interesuje nas Bone Javelin. Jest Bone Throwing Knife, ale wydaje mi się, że te javeliny są lepsze. Chociaż może tych noży też sobie trochę zrobimy. No zobaczymy, tak czy siak. Słuchajcie, moi drodzy, w tym momencie kończymy odcinek. Ja jeszcze tylko podejdę może do driady. Ale już będę was powoli żernał. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Mam nadzieję, że seria wam się podoba. Moda Terrarii to jest coś, co teraz mnie królowało przez jeszcze spory czas, myślę, na moim kanale. To jeszcze u niego możemy kupić toporki. O, to jest właśnie to, Steel Throwing Arts. Dobra, tyle starczy. Więc moda Terraria będzie królowała. Nie zapomnijcie zostawić jakieś łapki w górę albo czegoś, co pozwoli tej serii wyjść naprzód. To jest też fajne, bo możemy zamieniać się w żabkę. Już testowaliśmy to na streamie. To przywołamy sobie na początku kolejnego streama, kolejnego odcinka. Ojej, tu już mi się myli. A jakie jeszcze oprócz tego mamy plany? Będziemy chyba powoli przenosić się do korupcji i będziemy starać się w tej korupcji pokonać bossa. Będziemy przy okazji zrobić zlecenia. Myślę, że jakaś wyprawa w podziemia się jeszcze by przydała, bo teraz obiecywałem wam solidną wyprawę, a w sumie najbardziej solidna wyprawa to było to tutaj. Więc jeszcze czegoś by się przydało poszukać, przydałoby się znaleźć jakieś grzybowe biomy, mamy tylko jeden, a przydałoby się ich trochę więcej. I cóż, to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, także ja i Korneliusz żegnamy was bardzo serdecznie, zapraszam was na kolejne nasze przygody. No i cóż, widzimy się właśnie w kolejny dzień. Terraria pojawia się we wtorki, czwartki oraz soboty. Nie wiem w sumie, kiedy ten odcinek macie. W czwartek chyba, no tak, bo nagrałem go dzisiaj, więc kolejny raz widzimy się w sobotę. Jutro jest streamer, przypominam, wtorki, piątki, niedzielę to są streamy od 18. Wpadajcie, przywitajcie się, zostańcie częścią społeczności. No już nie przedłużając, trzymajcie się ciepło. No i hej, papa.